Bardzo serdecznie witam. Wsłuchajmy się w Boże Słowo, które jest wyznaczone na dzisiaj ze 147 Psalmu z Ewangelii według świętego Marka z 3 rozdziału. Pan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy ufają łasce Jego. A Jezus mówi: ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. I właśnie nad tym drugim wersetem chciałbym na chwilkę skupić teraz naszą uwagę. Ten werset pochodzi z dłuższej historii, kiedy Jezus przebywa w domu otoczony tłumem ludzi i nagle ktoś mówi: Jezu, oto przyszła Twoja matka i Twoi najbliżsi, Twoja rodzina, chcą się z Tobą spotkać. Niestety nie mogą przedrzeć się przez tłum, który otacza Jezusa. I wówczas Jezus odpowiada właśnie tymi słowami: ten, kto czyni moją wolę, ten, kto czyni wolę Ojca, ten jest moim bratem, siostrą, moją rodziną, moim najbliższym. Czy Jezus stawia w ten sposób pod znakiem zapytania rodzinne więzy? Bynajmniej nie. Ale Jezus chciał pokazać pewną zupełnie inną, szczególną rzeczywistość, a mianowicie tę, że drugi człowiek, jeśli popatrzymy na niego oczyma wierzącego człowieka i sercem wierzącego człowieka, jest dla nas darem, Bożym darem. Jesteśmy w bardzo szczególnym czasie. Czasie, w którym jesteśmy ze sobą jako rodziny z jednej strony, z niektórymi naszymi najbliższymi, 24 godziny pod jednym dachem, a z innymi żyjemy na odległość, bo nie możemy się spotykać, nie możemy się odwiedzać, jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na to, żeby komunikować się za pośrednictwem telefonu czy jakichś internetowych komunikatorów. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie postawione naszym związkom, naszym relacjom, które mamy z innymi ludźmi. Bo z jednej strony brakuje nam, tęsknimy, a z drugiej strony czasem jest tak, że ludzie zamknięci pod jednym dachem po pewnym czasie zaczynają wzajemnie się irytować, wzajemnie denerwować, wzajemnie tworzyć konfliktowe sytuacje. Nagle okazuje się, że nasze frustracje związane z mieszkaniem pod jednym dachem, ze skazaniem na bycie w kwarantannie, zaczynamy na sobie wyżywać. I to jest bardzo wielkie wyzwanie. Myślę, że ten dzisiejszy werset jest takim szczególnym darem dla nas. Byśmy na nowo spojrzeli na ludzi, z którymi żyjemy pod jednym dachem, jako na Boży dar. Nawet wówczas, kiedy teraz w bardziej ostry sposób dostrzegamy ich wady, ich jakieś niedociągnięcia, to jest dla nas wyzwanie. Byśmy znowu zadali sobie pytanie, dlaczego ją kocham, dlaczego go kocham, dlaczego jesteśmy razem, dlaczego moje dzieci są dla mnie najcenniejszym skarbem, co to dla mnie znaczy. Moi drodzy, chcę Was dzisiaj zachęcić i zaprosić do tego, byśmy w szczególny sposób modlili się o naszych najbliższych, o nasze żony, mężów, dzieci, wnuki, rodzeństwo, naszych przyjaciół, znajomych, tych, którzy są dla nas ważni i żebyśmy przyjęli ich jako Boży dar. Módlmy się teraz. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam drugiego człowieka i dajesz nam miłość, abyśmy tą miłością, ale także przyjaźnią, przywiązaniem byli ze sobą związani. Dziękujemy Ci za tych, których nam dajesz. I prosimy Cię, daj, aby nasza miłość, nasza przyjaźń nie gasły, ale byśmy w tym czasie teraz odnajdywali jeszcze bardziej i na nowo ich głębię, ich sens. Prosimy Cię, błogosław ten dzisiejszy dzień i każdy nowy dzień. Składamy je w Twoje ręce. Tobie bądź cześć i chwała na wieki. Amen. Życzę Wam błogosławionego dnia.